Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Broda, to jest Blooms Battles, moi drodzy. Sobie zagramy, gram z widzami. Moi drodzy, jeżeli chcecie ze mną zagrać, to zapraszam was na grupę Suchary Brota. Tam jak nagrywam odcinek z różnych gier multiplayer, podaję informacje na Facebooku, że gramy, słuchajcie, dodajcie mnie też do znajomych na Facebooku Patryk Brodkic TV. I dzisiaj chciałbym wam pokazać awatar, czy raczej fanart, pracę Paula. Bardzo ładna praca, dziękuję ci bardzo serdecznie, a my, słuchajcie, zaczniemy, gramy z Aiden.pl, z Kacprem, słuchajcie. No i weźmiemy sobie zaraz tutaj jakieś, słuchajcie, małpki, by się przydało na pewno. Myślę, że snajper jeszcze i tego, i lecimy, Corfim Selection i ready, moi drodzy, zaczynamy. Potyczkę. Mam nadzieję, że pójdzie nam wyśmienicie, że się nic zgrom nie stanie i że będziemy mogli powalczyć. Słuchajcie, powalczymy, zobaczymy jak to nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Okej, słuchajcie. Dobra, jestem. Tutaj baloniki zaraz pójdą. Zaraz pójdą. Pierwsza runda zaraz pójdzie, słuchajcie. Sobie postawię tutaj ninja, którego ulepszę od razu. I zobaczymy jak tutaj będę mógł forsować, słuchajcie. Widzę, że część baloników tutaj przechodzi naszemu przeciwnikowi, Kacprowi, Aiden. No, chociaż może nie, nawet nie przechodzi. Runda druga, widzę, tutaj jest. Przeniesiemy mu troszkę balonów, damy. Niech mu lecą, powalczymy z nim troszkę, proszę bardzo. Zobaczymy co teraz zrobi, pospamujemy mu tymi balonami. Ciekawe czym się... A, armatkę tutaj wrzucił, widzę. Dobra, zróbmy sobie kolejnego ninja. No i mu nie puszczamy, nie popuszczamy mu. Zobaczymy jak pójdzie mu ta obrona Częstochowy, słuchajcie. No nie, widzę, że daje sobie radę z tego co można zaobserwować. No dobrze, my tutaj będę zbierał na kolejnego ninja. On sobie radzi wyśmienicie z tego co widzę. Dobra, chyba ulepsza sobie też armatkę jak widać. Mam nadzieję, że więcej baloników też dostanę. I ja, moi drodzy, sobie zrobię kolejnego ninja na wszelki wypadek, w razie czego. Nie mogę mu tutaj zaspamować jeszcze tymi balonami, szkoda. No ale nie przechodzą mu. Dobra, damy mu pinki różowe, tutaj pospamimy, lecimy, lecimy, słuchajcie, zobaczymy jak mu to pójdzie. Jeszcze parę różowych, róż jest dobry, słuchajcie. No i może troszkę go osłabimy. Widzę, track shootera tutaj daje. Jeszcze mu tutaj pospamię tego. Przechodzą mu, troszkę mu przechodzi. Chyba, o, chociaż nie. Widzę, że nie traci tutaj życia za bardzo. Dobrze, moi kochani. Ja pozbieram sobie na armatkę. Z tego co widzę. No, na razie sobie radzi. Radzi sobie, wyśmienicie. Runda piąta. Na razie on chyba zbiera pieniądze, słuchajcie. Zbiera pieniądze, z tego co widzę. My sobie radzimy, wyśmienicie. O, proszę, armatę sobie tutaj zrobił jeszcze. No dobra, widzę, że na razie to nie będzie takie łatwe dla mnie. No bo ta fala jest bardzo prosta. No i on zrobił dość dużo tutaj tych track shooterów, pułapek. Dobra, ja sobie tutaj ulepszę małpki, jakby nie było. No i te ze stunem by się przydało też wziąć. Dobra, no na razie nie będę stawiał tutaj armatki. Bardzo fajnie. Cieszę się, słuchajcie, może troszkę przyciszę, słuchajcie, o właśnie, dźwięki z tej gry, bo mogło być troszkę za głośno. Dobra, okej, kolejne baloniki tutaj lecą, no na razie jest okej, na razie jest okej, nie narzekam. Runda szósta powinna się zacząć zaraz. Okej, jest runda szósta, teraz mu przyspamujemy trochę tych balonów, niech lecą tutaj, zobaczymy jak sobie poradzi z tym. No ta armata mu bardzo dużo daje. Widzę, że ninja teraz też probił. Dobra. No okej, okay, na razie jest okej. Okay. Widzę, że on bardzo zbiera pieniądze. Ciekawe na co. On, ciekawe jaki ma poziom w ogóle, słuchajcie. Runda siódma z tego co widzę. Runda siódma, no na razie jest okej. Okay. Nie widzę tutaj problemów. No i sobie radzi bardzo dobrze. A my, no wyrównana walka, powiem wam szczerze, i to bardzo. Mam tyle pieniędzy, że słuchajcie, że no na razie jest ok, nie ma co narzekać na pewno. Sobie jeszcze ustawię tutaj może armatę, prawda? I damy splasha, no właśnie.
ze Splashem, Splashową armatkę. Runda siódma, no skończona runda ósma, bardzo wyrównana walka, słuchajcie, bardzo. Adrigrow, zobaczmy, ja bym mu posłał tyle tego, serduszek. Ciekawe co on wtedy z tym zrobi, zobaczmy. Serduszka są trudnym przeciwnikiem dla ludzi, dla tutaj słuchajcie, dla wszystkich. No ale widzę, że daje sobie radę dzięki tej ninży. No dobrze, to w takim razie będzie trzeba coś jeszcze wykombinować tutaj. Widzę, że on tutaj już zaczął nam wysyłać troszkę. Dobra. Zaczął nam tu wysyłać więcej, ale no na razie ja sobie tutaj spamię, pozwalam na to, jakby nie było. Dobra, będę musiał tutaj zareagować troszkę, o właśnie. Ale dajemy radę, słuchajcie, przynajmniej na razie. Będę musiał tutaj szybko zareagować. Dobra, chyba damy radę to obronić, mam taką nadzieję. Myślę, że tak, jak najbardziej. Słuchajcie, widzę, że... O, poszedł do ofensywy. Ja zrobimy tak, słuchajcie. Okej, lecą tutaj te. Gdzie widzę, że takie nam posyła. To my zebrać jeszcze damy w takim razie, słuchajcie. Ustawmy na strong. Dobra. Proszę bardzo. Powinno być ok. Przynajmniej na razie. Proszę bardzo, sobie tutaj kolejnego ninja dodamy. Proszę bardzo, pyk. No i ja ci tu poślę jeszcze taki, słuchajcie, camo jeszcze balony damy. No, ulepszymy, Boże, możemy przegrać to, słuchajcie, nawet. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ad camo. Słuchajcie, camo balony tutaj. No, dajemy radę, słuchajcie. Na razie, jeżeli o to chodzi, to sobie na spokojnie tutaj lecimy. Słuchajcie. Na spokojnie, ja bym postawił jeszcze jedną armatkę. Dobra, jeszcze jedną armatkę bym tutaj na początek postawił na strong. Widzę, że on dwie aż postawił, no to ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie. Stawmy w ten sposób. Oj, przechodzą mu, bardzo ładnie. Dobrze. Traci życie, o to chodzi, słuchajcie, o to chodzi. Ojejku, no my tu nie mamy tutaj, słuchajcie, nic na to. Widzę, że przejdą mi te serduszka i przegram przez to. Kurka wodna. Nie mam snajperów i mi to przegram przez to. Coś czuję. Chyba, że Aiden... A, stracił, jest, Boże! Jest, moi drodzy, jest, udało się. Ło, to było strasznie zacięta walka. Moi drodzy, bardzo zacięta walka. Ja tutaj robię kolejną prywatną bitwę. I zapraszam jeszcze raz. Skopiuję tutaj. Zapraszam jeszcze raz. Słuchajcie, pyk. Moi drodzy, i czekamy na naszego kolejnego oponenta. Fajnie się z Kacperem. Zacięta walka była, nie? I tak jak mówię, słuchajcie, właśnie na swojej grupie na Facebooku wrzuciłem właśnie ID do tej gry. No i teraz czekamy, aż ktoś, słuchajcie, tutaj wejdzie i z nami pogra. Jeszcze raz zaprosiłem, mam nadzieję, że się uda. Moi drodzy, zagrać z kimś tutaj. Mam nadzieję, że tak, słuchajcie, odświeżmy tutaj jeszcze czat. No i poczekajmy na kolejnego. Jeszcze tutaj gierkę, jeszcze niech wbijają, słuchajcie. Jeszcze jeden oponent niech będzie, słuchajcie, i zagramy sobie. Mam nadzieję, że ktoś bije z naszej grupy. Ja oczywiście pozdrawiam Paula, dzięki za tą pracę. Jeżeli chcecie mi wysyłać pracę, moi drodzy, to zaproście mnie do znajomych na Facebooku Patryk Brodkic TV i wysyłajcie mi na tablicy mojej, na tablicy Patryk Brodkic TV lub na prywatną wiadomość na Facebooku. Nie wysyłajcie tego na tablicę Sucharków Brota, bo się robi duży spam. To o to bym was prosił. No i co, moi drodzy, lecimy. Mam nadzieję, że jeszcze raz zagram z kimś. Oczywiście, no nie ukrywam, żebym chciał bardzo. Dobra, może ktoś... Ehm...
Chodź jeszcze raz. Dobrze, Kacper jeszcze raz wejdzie, słuchajcie. No szkoda, że tak mało, ale nagrywam ten filmik, więc będziecie wiedzieć, że na drugi raz na swojej grupie, na Suchary Brota, wrzucam właśnie, słuchajcie, zawsze mówię o tym, że gram w jakąś grę multiplayer, że możemy razem zagrać, no i będziemy grali, słuchajcie. No Kacper zaraz bije, więc możemy jeszcze raz powalczyć. No to była dość zacięta, słuchajcie, walka i no prawie bym przegrał, powiem szczerze, prawie bym przegrał. Okej, ktoś mnie tu tutaj dodał, Kamila przyjmujemy do znajomych. Okej, no czekamy na naszego oponenta, mam nadzieję, że się uda. Czekajmy, moi drodzy, mam nadzieję, że się uda, no jeżeli nie, no to zagram z randomem. My love, no zobaczymy, czy wbija, czy nie. Bo jak nie, no to idziemy, słuchajcie. No dobrze, moi drodzy, no chyba nikt nie wejdzie, szkoda. No wbijaj Kacper. No jak nie wbije, no to słuchajcie, to lecimy jeszcze z randomem jakimś pogramy. Mam nadzieję, że się uda i to nie będzie bardzo trudna gierka, słuchajcie. No cóż, no jeżeli nie wbije zaraz Kacper, no to w takim razie przejdę, słuchajcie, do gry takiej na randomach. Mam nadzieję, że zaraz się pojawi. No tak to jest, jak gramy z widzami, słuchajcie, nie ma wbitki, to nie ma niczego, słuchajcie. No zobaczymy. Jeszcze daję chwilę czasu, jeszcze minuta, jeszcze chwilka. Jak go nie będzie, to słuchajcie, to będziemy grali chyba z randomem. No cóż, Kacper nie wbija z tego, co widzę. Więc słuchajcie, zagramy sobie w takim razie z randomem, quick battle, assault niech będzie. I lecimy, słuchajcie. No dobrze, Kacper, no niestety nie działa Kacperowi, więc lecimy, słuchajcie, i zobaczymy, co tutaj będzie. No mam nadzieję, że, o Boże, ile on ma wygranych, no to może być niewesoło, słuchajcie. Powiem szczerze, no ale dobra, niech tak będzie. Mam bardzo mało wież. No ale cóż, tak to bywa. Zobaczymy. 15-14 sekund. Widzę, że nasz oponent też jest ready. No i zobaczymy. Myślę, że przegram. Coś mi się wydaje. No ale raz się żyje, raz kozie śmierdzi, jak to się mówi. Lecimy. Ojejku, co to za mapa? I skąd będą te balony przybywać? No dobra. Blue Blood. Niebieska krew. Tak się nazywa nasz przeciwnik. Dobra, startujemy czy nie startujemy? Okej, jest pierwsza runda. Dobra, on tu postawił, tak? Tutaj postawiłeś, dobra, to lecimy w tak. Dobra, niech tak będzie. No i sobie będziemy farmić tutaj. No z tą ninją to raczej nie wygramy, słuchajcie. Więc ja mu nie będę na razie balonów przysyłał. Mogę jakiegoś niebieskiego ewentualnie, ale na początek to raczej nie ma co. Nie ma co tutaj gdybać o tym. Mogę niebieskiego mu podesłać. No nie wiem, czy to coś da. Ale zobaczymy, słuchajcie. Pospamujemy mu trochę. Zobaczymy, co... zbuduję kolejnego ninja. O ty, cwaniaku. Skoro tak robisz, to jak będzie. Ja sobie też zbuduję tutaj ninja. Moi kochani, ja na razie ninja nie będę budował, ale powysyłam mu troszkę tych baloników, niech się cieszy, przynajmniej dostanę troszkę pieniędzy dzięki temu, słuchajcie.
jakby nie było. Niech sobie tutaj niszczy te balony. Przy okazji wyślę mu potem różowe i tak dalej. Runda trzecia, no widzicie. Boże, jak on spamuje tym. No dobrze, no to jak skoro tak spamujesz, mój drogi, no to niech będzie. No. Sobie też tak postawię. No dobra, no nie wiem czemu tak ten, ja sobie tu porobię tyle. No niech tutaj walczy z nami. Niech sobie tutaj myśli, że wygra, a ja mu nie pozwolę. Boże, ile tych małpek ninja budujesz. O ty, gościu, no ładnie widzę. Ładnie się tu rozrastają mu te małpki. Ale on będzie tracił pieniądze, nie będzie miał armatek. Więc dla mnie to jest lepiej. Proszę bardzo, niech tutaj lecą te baloniki. Ile małpek tutaj wybudował? O, przedobry. No okej, nie to gra. Ja mogę mu spamować, słuchajcie, bo dzięki temu... O, ulepszymy tutaj małpkę jeszcze. Bo dzięki temu ja dużo więcej pieniędzy dostaję na start. Dla mnie to jest bomba, czemu nie? No i zobaczycie, jak on dostanie zaraz, mu przyspamuje Boże, co on to robi? No ale on wie, że on nie będzie mógł potem ceramicznych niszczyć, bo on tak spamuje tym. A ja mam potężny przyrost pieniędzy, tak czy siak, słuchajcie. Więc wiecie. Dobra, no... Mnie to gra, słuchajcie. Mnie to odpowiada. Bardzo się wytracił, jeżeli o to chodzi. Pospamujmy mu jeszcze. Proszę bardzo, niech lecą mu te baloniki. Ja sobie pozwolę ulepszyć, słuchajcie, tutaj małpkę. No i dobra, plus 290 za rundę dostajemy. On mi nie wysyła w ogóle małpek. Nie wiem, czy w ogóle wie, że się na pewno wie, bo ma 12 wygranych, więc no zobaczymy. Dla mnie no bomba. Zobaczymy, co on tutaj wykmini. Zobaczymy. Dodam mu jakieś inne. Income change. No dobra, zobaczymy. Dostanie więcej tego, słuchajcie, i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi z ceramicznymi. Przyspamuję mu ceramicznymi, zobaczycie. No bo on... Albo zrobię taką presję, żeby on zrobił kolejną wieżę. Czy on wie, na co on się pisze? On chyba nie wie, że zaraz tutaj mu coś pośle takiego, że on tego nie rozwali. No dobra, niech tak będzie, słuchajcie. Ja sobie dla odmiany mogę snajpera na strong ustawić, niech tutaj strzela. Pan snajper. No i niech tą... Proszę bardzo. No właśnie, w ten sposób. No i zobaczymy. Dobra. Widzę, że też postawił snajpera, ciekawe. No ciekawe jestem, co on tutaj kmini, co on kombinuje. Szósta runda, no poślijmy mu trochę baloników. Niech będzie ciekawiej. Ciekawe, co zrobi wtedy. Pa, 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 pa. Proszę, różowe, mu tu pospamujemy różowymi. Ciekawe, niech ma, niech się bawi z tym. Słuchajcie, robimy na niego presję dość dużą. Proszę bardzo, presję cały czas. No i zaraz, słuchajcie, zaraz będą ceramiczne. Ale no, ceramiki on będzie mógł rozwalać, bo ma snajpera, jakby nie było. No ale zobaczymy, co on tutaj kombinuje. Runda siódma. Jest runda siódemka. No i zobaczymy, co on tutaj nam wykombinuje ciekawego. Lecą zielone, ja mu tu jeszcze różowe tutaj doprawię, jeszcze niebieskie, znaczy czarne. No i jestem ciekaw, bardzo ciekaw, co on tutaj wykombinuje nam. Słuchajcie, co on nam tutaj wykombinuje. No dobra, radzi sobie nieźle z tego, co widzę. Ale zaraz dostanie, słuchajcie, taki spam, tak naprawdę. Co on postawił? Kolejnego snajpera widzę. Ale nie wiem, czy to jest dla niego dobra opcja tak naprawdę. No bo on strasznie, słuchajcie, strasznie, moim zdaniem, za bardzo. Dobra, proszę bardzo, tu jeszcze niebieskie, tu różowy dostanie. Za bardzo wydaje pieniądze na tą obronę, moim zdaniem. No dobra, sprawdźmy coś takiego, proszę bardzo. Masz tutaj serduszka z mojej strony. Zobaczymy, co, jak sobie poradzisz z tym. Cały czas presję tutaj wyzwalam w nim. Różowe.
Proszę bardzo, ciekawe, co, jak sobie poradzicie z tym, słuchajcie, fantem. Tu macie różowe, niech lecą. Proszę bardzo, troszkę wydam pieniędzy na to, ale mimo wszystko, no zobaczymy, co on tutaj ciekawego nam wymyśli. No ja bardzo dużo dzięki temu income dostaję. Cały czas mu tutaj będziemy spamować. Okej. Proszę bardzo, róż tutaj dostaniesz jeszcze ode mnie. Proszę bardzo, no mamy dość dużo pieniędzy. Nie wiem czemu, no on nie zbiera w ogóle. Nie wiem czemu, nie zbiera w ogóle pieniędzy. Kolejnego snajpera postawił, widzę. No dobrze, niech tak będzie. Zobaczymy, co on tutaj wykombinuje, wykmini. No dobra, zobaczymy. Tutaj lecą mu też te balony. Dobra, na strong sobie ustawimy. Proszę bardzo, w ten sposób. Niech te snajperzy nam tutaj też strzelają. Lepszymy sobie małpkę. O właśnie, w ten sposób. Dobra. Proszę bardzo. I zobaczymy, co teraz, słuchaj, zrobisz, mój drogi. Co teraz zrobisz, twardzielu? No mam bardzo mało pieniędzy w sumie. 10. runda. Okej. Okay. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. No, snajperzy będą niszczyć, tak? No, to będzie trudna runda, słuchajcie, i to bardzo. Będę musiał mu tak przyspamić tym wszystkim, żeby się nie pozbierał. Tak naprawdę. Tu mamy zebrę. No dobrze, zobaczymy, słuchajcie, mam mało funduszy. No ale czemu on cały czas buduje jakieś te małpki, bierze? No, może taktyka jego... O, widzicie, działo zaczął budować. Zaczął działo budować. Okej, okay, to ja mu tak pyknę. Pa, 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 pa. Dobrze, dwie wieże wybudował. O, ten cwaniak. Dobra, ale ja zbieram pieniądze, bo mu zrobię grupę zebra razy 3, grupę rainbows. No dobra. Ciekawe, jak tak pójdę z tym. Ciekawe, co zrobi. Daję sobie tu radę z tym, tylko że ja chcę pozbierać troszkę pieniędzy i zobaczymy, jak sobie poradzisz, mój drogi, jak sobie poradzisz z takimi, słuchajcie, innymi rzeczami. No dużo tych snajperów buduję, no ale zobaczymy, jak sobie poradzić ze sterowcem. Pozbieram pieniądze i zobaczymy, jak z sterowcem sobie, słuchaj, poradzisz, mój drogi. On mi przyspamuje zaraz tak, że ja się nie pozbieram, coś czuję. Dobra, ja sobie zrobię kolejnego, słuchajcie, snajpera może. W ten sposób. No i zobaczymy. Added group zebra. Właśnie, on sobie radzi z tym. Ołowianymi, tak? Ma ołowiane. First call down, single moab. 4500 kosztuje. Dobra, no raczej nie uda mi się pozbierać tylu pieniędzy na moaba. Zaczyna ulepszać te wieże. No zobaczymy, zobaczymy, jak to się potoczy. Chciałbym uzbierać na moaby. 18 runda. No, czy mi się uda zebrać moaba? Bo to jest pytanie. Mam nadzieję, że tak. Ile potrzebuję? No, bardzo dużo. Nie wiem, czy się uda, słuchajcie, z moabem. Chociaż być może. Mam nadzieję, że tak.
To tutaj sobie ulepszę jeszcze, tak? Okej, no ja sobie daję radę z tymi falami, co tutaj idą. Tak naprawdę, więc nie jest źle. Zbieramy pieniądze, runda któraś tam już. Widzę, że ołowiane idą. Dobra, ale ołowiane też sobie tutaj zestrzelimy, pięknie. Pięknie, 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 2900. Okej, kolejna fala. Nie wiem, czy mi się uda na Moaba nazbierać. To mnie boli. Mam nadzieję, że tak. Kliknę pierwszy raz tego Moaba. 4500 kosztuje. No, oby nam wyszło, słuchajcie, z Moabem. 3400 mamy. Może się uda. Mam nadzieję, że tak. No i polujemy. Moab, Moab, Moab. To jest nam bardzo potrzebne. Bardzo potrzebny jest nam Moab. Tak jest, tak jest. Daj nam Moaba. Od razu tutaj, patrzcie, pójdzie Moab i zobaczymy, jak sobie poradzisz z tym fantem. Moi drogi, aż tu będę spamował, zobaczymy. Zobaczymy, co sobie z tym zrobisz, słuchaj. Jak sobie z Moabem poradzisz, co? Cwaniaku. Patrzcie, będę tutaj, oj. Ohoho, dużo tych balonów tu leci. Mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie zestrzelić. Myślę, że tak. Jakby on mi teraz pospamował. Nie, słuchajcie, o, mam na Moaba. Zobaczymy, co on teraz zrobi. Kto pierwszy, słuchajcie... To pierwszy kliknie Moaba. To będzie, słuchajcie, teraz. Lecimy, dawaj Moaba. Patrz, patrz, patrz. Kto pierwszy, ten lepszy, słuchajcie. Moab, pięknie, leci sterowiec. Co? No nie róbcie mi tak. Jak connection lost? Halo. Jakim cudem? Nie róbcie mi tak. Leci sterowiec, dobra, pięknie. Lećcie baloniki. O, będzie mi niszczył, mam nadzieję, że się nie uda. Nie uda się wam, słuchajcie, nie uda ci się, słuchaj. Nie ma szans. Nie ma szans najmniejszych, żeby ci się udało, słuchaj. Nie przejdą, nie przejdziesz, słuchaj. Przegrasz to, przegrasz to. Tyle, tyle. Przegrasz to, słuchaj. Masz jeszcze. Tak! Wygram to! Tak! Bęk! Jest, moi drodzy, udało się! Pięknie! Jedno życie, tak, tak. Serio? Serio, z jednym życiem został? No nie mówcie mi tak, no nie róbcie mi tak. Ja to przegram przez to. Serio, z jednym życiem? Ja przegram przez to. Moi drodzy, ja przez to przegram. Masakra, jak mu się udało utrzymać? No ja nie wiem, no i GG. Moi drodzy, GG, przegrałem. Masakra, ja nie wiem. Jak to jest możliwe? Jedno życie mu przeszło koło nosa, a my przegramy przez to partię naszą, słuchajcie. Jedno, jedyne, słuchajcie, jedno, jedyne serduszko. Masakiera. Moi drodzy, GG, moi państwo, GG, nie mogę, no, jedno życie, no, jeden balonik jakby przeszedł, to by było ok, a teraz, no, my tym sposobem tutaj giniemy, ale lipa, no, naprawdę lipa taka, że ja nie wiem, no, ten jedno życie. Pff, a już się tak cieszyłem, a już się cieszyłem, no, masakra, GG. Ale słabo, no jak tak można? Jak tak można, ja się pytam. Ale lipa, no cóż, moi drodzy, dzięki wam za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.